A w dzisiejszym odcinku będę starał się przeżyć przez 30 minut. Za to Arniziak wraz z Palucim będą musieli mnie powstrzymać. Ja oczywiście na start dostałem perfekcyjny set, oni za to są w żelaznych zbrojach z mieczami zenchantowanymi na sharpness. Border wynosi tylko 100 kratek, tak więc nie mam za bardzo dokąd uciec. Jeżeli chłopakom uda się mnie powstrzymać, każdy z nich otrzyma ode mnie base of card o wartości 100 zł. Zachęcam was oczywiście do stawienia łapki w górę, subskrypcji, a ja już nie przedłużam i zaczynamy nasz pościg. Nie, zobaczymy, czy ja umiem tego używać w ogóle. Pewnie się będę tym bawić. I zdechnę pewnie od tego sam. O nie! Pierwszym błędem, jaki popełniłem, było to, że wbiegłem na sypki śnieg, przez co szybko się zapadłem. Próbowałem wydostać się trójzemem. Ty, nie, nie, nie wyleciał. Nie wyleciał. Ale tak jak widzicie, coś się zbugowało i wpadłem jeszcze głębiej, przez co postanowiłem, że wkopę się szybko w ziemię. No nie, no za łatwo. Nie możemy solo iść na niego. Ogólnie miałem dużo lepsze ekwipunek od nich, przez co łatwo było mi ich pokonać jeden na jeden. Tak jak zapewne wiecie, nie jestem jakimś mega dobrym graczem, ale przez następny miesiąc będę się tak długo szkolił, aż uda mi się pokonać w końcu Paluciego jeden na jeden w takim samym secie. Jak ile to? No i jak? No ja mam 30, ty masz 30 minut, żeby mnie zabić, gościu. Jedyne co mogę stwierdzić, to Arniziak jest takim samym nowym jak ja. Prawdopodobnie na takim samym secie mielibyśmy równe szanse. Ano! Ja uciekam. Orka majorka. Jak widzicie, ja miałem aż 50 serduszek, więc nie miał totalnie szans. Ale gdzie wy jesteście? Chyba go jeszcze. Śniegi są ciężkie do przejścia. Ja do niego z łuku ładuję. Wow. Dobra, jak jest przed wami zwiać, to jest pytanie. Minęło dopiero 3 minuty, a chłopaki tak mocno mnie dojechali, że postanowiłem z nimi walczyć. Ja mu to zjem. Nie, chodź, nie. Ile masz kitku serc? Ci to ważne. Ważne. Uciekałem przed nimi przez kolejne 3 minuty, lecz nie udawało mi się to, więc postanowiłem wybudować się do góry, lecz Paluciemu na samej górze udało mi się trafić, przez co zleciałem i cała moja praca poszła na marne, więc postanowiłem pokręcić się z nimi trochę w kółko i wybudować kolejną wieżę. Możesz mnie podciągnąć, kitek, złapnie. Próba złapania Paluciego na wędkę niestety się nie udało, on w międzyczasie znowu trafił mnie strzałem. Łatwiej się was w mojej przestrzeni bije. Więc postanowiłem, że znowu będę uciekać. A nie, ja Paluciego zabiłem prawie. Ja uciekam. To już teraz to już pod... Tak jak widzicie, Arniziak bał się mnie podnieść już stol, więc postanowiłem, że szybko schowam się pod ziemią, lecz nie wiem jakim cudem, ale Arniziak bardzo szybko mnie znalazł. Jak chodź tu? Ja uciekam. Idzie do góry, albo kwituje. Tutaj jak widzicie potknąłem się o własne nogi i zleciałem na sam. Gonimy go teraz albo nigdy. Ile masz serc, kitek? Nie powiem ci. Moją największą przewagą jaką miałem było to, że miałem bardzo dużo złotych marchewek, przez co mogłem cały czas się z nimi bić, lecz mieliśmy dopiero 13 minutę. Ja stąd uciekam, elo. A ja straciłem już prawie całe to jedzenie. Podjąłem decyzję, że pierwszą osobą, którą zawsze będę fokusować, jest Paluci, ponieważ tak jak widzicie, gra dużo lepiej ode mnie. Ja przez to, że miałem oczywiście lepszy ekwipunek, łatwiej było mi go pokonać. Na ciebie ma fokus. Ty chciała pokonać silniejszego, jestem szczery, sorry. Nie, ja uciekam. Arniziak za każdym razem, kiedy tylko pokonałem Paluciego, postanowił, że będzie uciekać, więc było z nim bardzo łatwo. Mam 31 serduszek. Będzie... Ile czasu? Wow, no i ten mi coś mówi, jak od nie trafię z takiej człowieku, ja rzucę jedną radową strzałą i w łeb trafię od razu. Nieprawda, rzuciłem chyba 5 innych. O, słyszałem coś. Chyba ci się wydaje. Kogo tutaj? Strzelaj w niego, żeby on musiał się jakoś bronić, ja się... Nie, on się skopuje! Arniziak, ja jestem ja nowym, uciekam. Ja to nie Paluci. Tak jak widzicie, Paluci postanowił, że będzie strzelać do mnie z łuku, a Arniziak budować się do mnie. Żyje. Dostał raz, skaczę na ciebie. Co uciekać? Nie mam wiadra, nie mam. Nie, nawet wiadra nie mam, tylko mam sypki śnieg. Czemu nie masz wiadra? Bo straciłem, a tu wody nie ma nigdzie. Czekaj, on jak mnie zaczął napalać ze strzały, to co? O, a bo ty tu już jesteś. Padł na dół. Skoczyłem, nie spadłem, żeby nie było. No Arniziak, przestań! Nie, ja uciekam, chodź tu, pomóż mi. No nie, no. Powiem tak.
Powoli zbliża się mój koniec. Bijemy go, szybko, złap go na rękę. Gdybym nie miał złotych marchewek. Tak, gdybym nie miał złotych marchewek, to bym zdechał. Skończyły mi się już złote marchewki, przez co nie mógłbym regenerować moich 50 startuszek, a zostało jeszcze aż 10 minut. Tego to muszę od razu. Nie no, przestań, Arniziak. Co już? Nie, czemu mnie łapiesz? O nie, uderzyłem. Możesz mi wziąć ten spławik, bo nic nie widzę. Trzymaj go. Ten spławik jest OP. Przez całą minutę nie byłem w stanie trafić ich żadnym krytykiem, przez co okładali mnie cały czas, a ja już traciłem nadzieję na zwycięstwo. Dobra, dojazd. No dojazd. Nie jął się go. Arniziak, dojazd. Żebyś nie mógł się wkopać. Kopał się. No. Głupio wpadłem do dziury, którą kopał właśnie Arniziak, a on szybko postanowił wylać mi wiatr lawy na głowę, ale zapomniał o tym, że ja mam odporność na ogień. Co? Zginiemy tutaj razem. Przecież ja mam... Kurde! Co jest? Nie przekminiony. Powiem tak. Arniziak, grałeś teraz, człowieku. Order. Postanowiłem, że dostanę się na ich spawn i obuduję go całego koblem, żeby nie mogli już mi przeszkodzić, a zostało już tylko 4 minuty do końca, więc wygraną miałem już w kieszeni. W skrócie, no, możecie sobie kopać pod ziemią, nie ma żadnego problemu. Jeszcze sobie tam możecie... Widzę! Jeszcze sobie godzinę może to nawet... Na powierzchni. Buduję wieżę w górę. Kiedy już myślałem, że jestem na odpowiedniej wysokości, żeby nie mogli mnie trafić, nagle... Nie! Poleciał, o, prawie. Ty. Ale to nie Fortnite, kitek. Jak nie Fortnite? Zeskoczy na ciebie, uwaga. Serio? W momencie, w którym zepchnąłem Arniziaka, postanowiłem, że zlecę łódką, ponieważ zostało już tylko półtorej minuty, lecz nagle... To... Nie! Poleciał! Tak! Tak! Udało mi się gracza z łódką zrobić! Dream! Polski dream! Tego nikt się nie spodziewał, teraz wystarczy biec tylko! Nie, on teraz się skopie! Do góry idzie! Obiega! Się zbugowałem. W momencie, w którym zobaczyłem, że została już tylko minuta, moje ręce tak mocno zaczęły się trząść, że popełniłem tak głupie błędy, że dosłownie potykałem się o swoje własne nogi. Nie! Paluci, zostaw mnie! Zabij go. Padłem. Nie! Koniec jego. Musi być. On w tych liściach gdzieś tu siedzi. 3, 2, 1! Nie! 0! Jest! Udało się tutaj! Pół serca mam! Gdzie ty jesteś? Pół serca! Tu dosłownie w kancie! Nie!